ciągu najbliższych dni będziemy mieli już tego kandydata. Pytanie, czy chcesz być kandydatem, odpowiadam nie. Nie chcę pan być natomiast kandydatem. Tak, na takie pytanie zawsze tak odpowiadam. Ten kontakt z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, czyli z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, będzie musiał być absolutnie ścisły, to jest jasne. Czy będzie ogłoszenie Przemysława Czarnka jako kandydata na prezydenta w ciągu najbliższych dni? Zostawmy ten temat. Żona będzie oglądać. Natomiast... Dzień dobry Państwu, to jest program Warzecha Kontra. Dzisiaj moim gościem jest pan Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się państwu. I od razu gratulacje, bo wiem, że został pan dziadkiem, pierwszy wnuk. Pierwszy wnuk, bardzo dziękuję. Aleksander przyszedł na świat przed pierwszą godziną dzisiaj w nocy, także jestem przeszczęśliwy. No, są wydarzenia ważne i ważniejsze. To jest z kategorii tych ważniejszych, ale my porozmawiamy o tych ważnych, czyli trochę mniej ważnych niż narodziny wnuka. No i oczywiście do tych zaliczamy nadchodzące wybory prezydenckie i nieustającą loterię w Prawie i Sprawiedliwości. Ja już mówię o loterii, dlatego że naprawdę nawet dziennikarzom, komentatorom trudno nadążyć za tym, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje. W takim tempie nazwiska w tej puli lądują, potem z niej wypadają. Ja już nawet straciłem rachubę, ile razy pan się tam pojawiał, potem wracał pan do tej puli. Więc po prostu zapytam, czy będzie ogłoszenie Przemysława Czarnka jako kandydata na prezydenta w ciągu najbliższych dni? Po prostu państwu odpowiem, nie wiem, bo się też gubimy. Pan też nie wie. Gubimy się też, tak. No nie jestem w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, więc dochodzą do mnie tylko informacje, które my pojedynczy członkowie tego najwyższego, najważniejszego ciała w PiS-ie mi przekazują, albo też komuś przekazują i one krążą, więc też czytam te wszystkie wywiady. Jest oczywiste także, ja z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim wielokrotnie rozmawiałem na ten temat, także ostatnio rozmawialiśmy długo na temat koncepcji prezydentury, na temat koncepcji kampanii wyborczej, jak ją zrobić, jak oprzeć. Ale przepraszam, koncepcji, czyli czy to było tak, że pan prezes panu mówił, jak on chce widzieć prezydenturę, czy to pan jemu opowiadał, jak pan by widział swoją prezydenturę? Ja jemu. Aha. Ja jemu opowiadałem, co może zrobić prezydent, co powinien zrobić prezydent nowo wybrany. Mu opowiadałem, co w moim przekonaniu należałoby zrobić w kampanii wyborczej, bo tak czy inaczej ja liczę na to, że ktokolwiek by nie był kandydatem na prezydenta, to ja w tej kampanii wyborczej będę odgrywał jakąś znaczącą rolę na jakimś odcinku, prawda? No jest zupełnie jasne, że te wybory mogą być wygrane tylko wówczas, kiedy wszyscy się, ci, którzy są rozpoznawani, zaangażują. No, ja ale pan deklaruję. Chciałby być tym kandydatem, rozumiem? Nie, to nie jest kwestia chcenia. Na pytanie, czy chcesz być kandydatem, odpowiadam nie. Nie chcę. Natomiast tak, na takie pytanie zawsze tak odpowiadam i nie po raz pierwszy. Natomiast to nie jest kwestia chcenia, tylko kwestia doboru kandydata, który daje największą gwarancję zwycięstwa. Jeśli stwierdzi kierownictwo, że to ja jestem tym człowiekiem, to ja podejmę rękawicę, ale nie pcham się tam, panie redaktorze. Ale dlaczego pan nie chce? Bo ja widzę różne nastawienia wśród tych potencjalnych kandydatów. Na przykład, nie wiem, pan poseł Bocheński wydaje się znacznie bardziej zainteresowany tym, żeby się reklamować właśnie jako kandydat. Więc co powoduje, że pan mówi, że pan nie chce być tym kandydatem? Moja praca zawodowa. Ja jestem naukowcem, jestem pracownikiem KUL-u, jestem związany z Europejską Akademią w Budapeszcie grantami i badaniami na temat praw osób starszych. Mam zaplanowane już wizyty za granicą z wykładami. Moja małżonka pracuje w katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest tuż przed habilitacją. Wszystko to powoduje, że mając tego rodzaju aktywności, no i oczywiście ta najważniejsza, czyli polityczna aktywność, ale ta akurat się nie kłóci z prezydenturą. Mówię o tych dodatkowych. Wszystko to powoduje, że ja się w nie pcham. Natomiast jeśli miałbym być tym, który ma wygrać wybory, bo ma największe szanse, no to oczywiście rękawice podejmę i wtedy wszystkie te ważne sprawy, ale nie najważniejsze, zajdą na plan dalszy. Być może są tacy, którzy nie mają takich zajęć, którzy nie mają takich planów na najbliższą przyszłość i wtedy rzeczywiście chcą koniecznie. No, trochę ja koniecznie nie chcę. Wyjaśniło już, skąd informacja, którą powziąłem od zaufanego informatora, że jakiś miesiąc temu mniej więcej mój informator widział pana w Budapeszcie, tak. I miałem zamiar zapytać, czy to są może jakieś konszachty ze złym przyjacielem Putina, Wiktorem Orbanem, ale rozumiem, że nie. Miałem tam dwudniowy wykład dla doktorantów
na temat praworządności w Polsce i w Unii Europejskiej. Bardzo przyjemna sytuacja rzeczywiście, bo kilkudziesięciu doktorantów z różnych krajów Europy Środkowej, z Chorwacji, Słowacji, Węgier, no i z Polski oczywiście. I z Serbii. Natomiast kolejne wykłady są tu w Warszawie, kolejne znów w Budapeszcie na temat praw osób starszych. To jest dzisiaj bardzo ważne zagadnienie, bo społeczeństwa europejskie się starzeją. I tym się zajmuję. W związku z tym, wracając do tematu zasadniczego, gdyby ktoś powiedział, czy koniecznie chcesz być kandydatem, nie. Ale panie pośle, wrócił pan właściwie dopiero co kiedy? 3-4 dni temu ze Stanów Zjednoczonych, tak. Z wyjazdu, który został odebrany dosyć jednoznacznie jako próba zjednania sobie głosów amerykańskiej Polonii. To też jest kolejne nieporozumienie. Pół roku temu pan Marek Popiełuszko, bratanek świętej pamięci księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, i oraz moi przyjaciele z Chicago zaproponowali, żebym pojechał i wygłosił no, też coś w rodzaju refleksji i wykładów dla Polonii chicagowskiej w wielu miejscach, w kilku szkołach i w kilku parafiach na temat tego, czy to, co zrobił ksiądz Jerzy Popiełuszko, to było szaleństwo czy męstwo. A ponieważ ja jestem silnie związany z księdzem Jerzym Popiełuszko, także przez to, że 19 października 2020 roku objąłem funkcję ministra, dokładnie zaczynając urzędowanie od wizyty na Żoliborzu mszy świętej i modlitwy, jest to taki patron, można powiedzieć, mojego życia publicznego. Ci moi przyjaciele to wiedzą, więc ja już pół roku temu przyjąłem to zaproszenie. A że to się zbiegło w czasie z tym, no tak po prostu jest. Ale można prześledzić to, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Tam w ogóle nie było polityki. Czyli nie była to podróż agitacyjna. A wracając do tego, jak przebiega sam proces doboru kandydatów, no mamy tę, jak powiedziałem, karuzelę czy loterię. Czy pańskim zdaniem wyście to dobrze przeprowadzili? No bo jest chyba rosnąca liczba osób, przynajmniej tak wynika z moich rozmów, które mówią, i to mówię tutaj nie o komentatorach, tylko o zwykłych ludziach, którzy mówią, że mają już tego dosyć, że to jest niepoważne, że to trwa za długo, że już się w tym dawno pogubili. I też pojawia się pytanie, dlaczego jednak nie zdecydowaliście się w PiS na prawybory, tak jak to zrobiła Koalicja Obywatelska? Byłem absolutnie gorącym zwolennikiem prawyborów i można je było przeprowadzić. Wydaje się, że poza wszystkim byłoby to zajęcie czasu opinii publicznej naszymi kandydatami i prezentacją tych kandydatów. Coś na wzór amerykański. Amerykanie też mają prawybory, prawda, w ramach demokratów i republikanów otrzymują nominacje. Jest to rzeczywiście bardzo demokratyczne, a przy tym jest to już taka właściwa kampania wyborcza. Szkoda, że tego nie zrobiliśmy. To więc jeśli pan redaktor mnie pyta, czy to nie jest błąd, wydaje mi się, że to jest błąd. No, ale to już jest. No, nie ma już tych prawyborów. W ostatniej chwili zostały odwołane. Zresztą te prawybory, które miały być, już nie były tym, co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy je zaplanowali w maju tego roku. To powiem panu jeszcze jedną rzecz. To by rzeczywiście było lepsze. Bo prawybory oznaczałyby, że decydują wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast spotkałem się z takim poglądem i wydaje mi się, że on jest dosyć trafny, że kandydat, który zostanie wybrany przez was, będzie miał od początku łatkę, czy też piętno tego, że wyznaczył go Jarosław Kaczyński, który jest politykiem, musi pan przyznać, no powiedzmy delikatnie, kontrowersyjnym, przez wielu nielubianym. Czyli że to jest nominat Jarosława Kaczyńskiego, no i oczywiście natychmiast pojawiają się skojarzenia z panem prezydentem Andrzejem Dudą, Andrzej Duda długopis i tak dalej, i tak dalej. Czy pan się nie obawia tego, że rzeczywiście to będzie utrudnienie w kampanii prezydenckiej? Pewnie tak. Będzie to jakiś argument z pewnością tamtej strony sceny politycznej naszych konkurentów. Natomiast nie sądzę, żeby był on jakiś szczególnie ważny. Jest zupełnie oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość jest takim ugrupowaniem, które ma jednego niekwestionowanego, wyraźnego lidera, który podejmuje najważniejsze decyzje w partii. Oczywiście zasięgając opinii, prawda, i dyskutując z tym najściślejszym gronem kierowniczym. A ale, potem i tak robi to, co sam wymyśli. Ale to pan prezes Jarosław Kaczyński jest tym, który podejmuje ostateczną decyzję, więc nie jest też dla nikogo zaskoczeniem, że i tak będzie teraz. Natomiast prawybory rzeczywiście mogłyby odmienić całkowicie tę wizję i ten, no, takie spostrzeżenia opinii publicznej. Tylko one rzeczywiście pan, mogłyby doprowadzić do... Bo tutaj chodzi o to, że jest taka koncepcja czy interpretacja, że Jarosław Kaczyński oczekuje od kandydata, który zostanie wyznaczony, że jeżeli on by został prezydentem, to będzie się zachowywał inaczej niż się zachowuje pan Andrzej Duda od pewnego czasu, bo nie od samego początku. Czyli, że po prostu będzie posłuszny nakazom, no powiedzmy sugestiom
płynącym z Nowogrodzkiej. I to jest ten czynnik, który, jak sądzę, bardzo wiele osób, nawet tych o poglądach konserwatywnych, może do takiego kandydata zwyczajnie zrazić. Być może taki jest pogląd, natomiast myślę, że każdy kandydat na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zwycięski w maju ostatecznie będzie miał ten kontakt ze swoim ugrupowaniem, które go namaściło i wystawiło w tym wyścigu wyborczym, no ale jednocześnie będzie kreował swoją politykę prezydencką. Tak to po prostu będzie, tak jak w przypadku pana prezydenta Andrzeja Dudy. No a gdyby było tak, że załóżmy, Przemysław Czarnek zostaje prezydentem i dostaje telefon od pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego: Przemek, przyjedź do mnie, bo musimy uzgodnić pewną bardzo ważną sprawę. I co pan wtedy jako prezydent Rzeczypospolitej odpowiada panu prezesowi? Niestety nie jestem z panem prezesem na ty, więc odpowiedziałbym: panie prezesie, jedzie po pana samochód, zapraszam serdecznie do Pałacu Prezydenckiego i tu porozmawiajmy. Na takiej samej zasadzie, jakby się pan spotykał z innymi liderami partyjnymi, dokładnie, czy na jakiejś specjalnej? Dokładnie taki, na takiej samej zasadzie, bez wątpienia. Natomiast no przecież nie ma też najmniejszej wątpliwości, że nowy prezydent, i to są też moje rozmowy z panem, panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, nowy prezydent będzie miał za zadanie przede wszystkim doprowadzić do jak najszybszej zmiany na scenie politycznej. Taki przełom w postaci zwycięskich wyborów Prawa i Sprawiedliwości byłby rzeczywiście podstawą do tego, żeby to wokół prezydenta rzeczywiście i w Pałacu Prezydenckim toczyły się rozmowy z liderami ugrupowań, które mogą tworzyć nową koalicję w ramach tego Sejmu. To jest zadanie prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. Nie takie zadanie, żeby tam usiąść i być, tylko korzystając ze wszystkich kompetencji i prerogatyw, które głowa państwa konstytucyjnie ma, a ma je niemałe, choć nie takie jak w systemach półprezydenckich czy prezydenckich, ale jednak ma je niemałe, doprowadzić do takiej sytuacji. A jeżeli się chce doprowadzić do takiej sytuacji, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że na bazie największego ugrupowania w Sejmie, i to jeszcze ugrupowania, które namaściło kandydata na prezydenta. Siłą rzeczy ten kontakt z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, czyli z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, będzie musiał być absolutnie ścisły, to jest jasne, co nie oznacza wykonywanie posłusznie wszystkich rozkazów, tylko, jak pan to słusznie zauważył, czerpanie z sugestii. A jest pan na ty z panem prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Nie mam tej przyjemności, ale z wieloma innymi liderami PSL-u już tak. Bo domyślam się, że on też byłby jednym z tych liderów, których by pan szybko w takiej sytuacji zaprosił i próbował, no, nie chcę użyć słowa przekabacić, namówić na to, żeby zmienił sojusze. No to już będzie zależało od tego, kto będzie, to jest jeszcze inne, ale to będzie zależało od tego, jaką się przyjmie taktykę, bo przecież ta matematyka jest bardzo prosta. Do tego, żeby zmienić układ sił w tym Sejmie bez wyborów, albo dojechać jakoś przy zmianie układu do wyborów przedterminowych, potrzebna jest 22 posłów plus Konfederacja. Więc siłą rzeczy liderzy Konfederacji byliby tymi, którzy byliby pierwsi w takich rozmowach, i myślę, że takie rozmowy będą się toczyć już w czasie kampanii wyborczej, zwłaszcza przed drugą turą wyborów. No a posłowie z innych ugrupowań, niekoniecznie tylko z Polskiego Stronnictwa Ludowego, siłą rzeczy też będą w tych rozmowach uczestniczyć. Pewnie na początek sami liderzy, więc pewnie i pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz byłby zaproszony przeze mnie do Pałacu Prezydenckiego, jeśli to ja bym był tym zwycięskim kandydatem na prezydenta, tylko że do tego jest daleka droga, bo najpierw trzeba zostać kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, a niekoniecznie muszę to być ja. To prawda, ale teraz taka moda zapanowała wśród kandydatów, również kandydatów na kandydatów, bo mam tutaj na myśli pana Radosława Sikorskiego, żeby deklarować, komu się odbierze ordery. Pan Radosław Sikorski deklaruje, że odbierze order Orła Białego panu Macierewiczowi, pan Sławomir Mencen deklaruje, że odbierze panu Janowi Tomaszowi Grossowi, a komu pan by odebrał order? Zastanowię się nad tym, jak zostanę prezydentem, ale najważniejsza rzecz to nie będzie odbieranie orderów czy nadawanie ich komukolwiek, tylko silna i bliska współpraca, ścisła współpraca z najlepszymi sojusznikami gwarantującymi nasze bezpieczeństwo. Patrząc na to, co się dzieje w Dnieprze, w Kijowie i te niepokoje, które tam są na Ukrainie, to jest rzecz najważniejsza dla nowego prezydenta, a nie tam ordery. Ale to właśnie, skoro pan o tym wspomniał, no to jest jedna, co najmniej jedna taka bardzo kontrowersyjna dekoracja, która wzbudziła, mówię tutaj o przyznaniu orderu, która wzbudziła po prawej stronie sceny politycznej, myślę tutaj o wyborcach, nie o samych politykach, oburzenie, chyba tak mogę powiedzieć, mówię tutaj o udekorowaniu orderem Orła Białego pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Co z tym orderem? Jak pan oczekuje ode mnie deklaracji, że ja zabiorę order panu Zełenskiemu, no to ja tej deklaracji tu nie złożę, bo nie czas i miejsce, nie czas i miejsce na to. Natomiast jeśli pan mnie pyta o zachowanie pana Wołodymyra Zełenskiego w stosunku do Polaków, Polski i te jego niepoważne narzekania na współpracę z nami, tak, to jest bulwersujące i pewnie trzeba będzie podjąć dość zaawansowane działania, które by zmierzały do zmiany tych relacji, bo my chcemy państwa ukraińskiego, niepodległego, chcieli to także nasi przodkowie, którzy zawsze chcieli mieć ten bufor między Polską a Rosją i to z naszego punktu widzenia zwycięstwo Ukrainy jest bardzo ważne, a przynajmniej nie przegrana Ukrainy. Najlepsze byłoby to, co deklaruje Trump, zakończenie wojny w ciągu 24 godzin. No, oczywiście ja rozumiem pod tym pojęciem zawieszenie działań wojennych, bo tam kiedy pokój będzie w relacji między Ukrainą a Rosją jest, ma już znaczenie drugorzędne, w tym sensie, że no, dla nas najbardziej niebezpieczna jest eskalacja tych działań i przegrana w efekcie Ukrainy i zameldowanie się wojsk rosyjskich na granicy w Dorohusku. To byłoby najgorsze. Natomiast siłą rzeczy te relacje z naszą Ukrainą także teraz muszą być inne. Muszą być postawione zupełnie inaczej. Myślę, że tu sporo błędów zostało popełnionych z różnych powodów. I jest trochę tak, jak mówi Paweł Kukiz, no tak nas traktuje Zełenski, jak się dajemy mu traktować. Panie pośle, mówi pan trochę innym tonem niż duża część pańskich kolegów partyjnych. Ja myślę, że gdybym tę pańską wypowiedź, którą teraz pan wygłosił, powiedzmy rok temu puścił wiceministrowi spraw zagranicznych panu Pawłowi Jabłońskiemu z waszego ugrupowania, to ten by zakrzyknął oburzony, że to jest jakiś onucyzm i to, że to jakaś ruska onuca mówi to, co pan teraz powiedział. Powiedział pan, że zakończenie wojny byłoby dobre. No zakończenie wojny, jak rozumiem, to chyba wszyscy realiści, realnie patrzący na sytuację się zgadzają, musi oznaczać, przepraszam, zakończenie działań. Działań zbrojnych, powiedzmy, tak jest, dokładnie, tak. Musi oznaczać, że Ukraina poniesie jakieś faktyczne straty terytorialne. Podkreślam, faktyczne, bo formalnie rzecz biorąc to nie jest to samo w dyplomacji. Może być faktyczna kontrola nad terytorium, która nie oznacza, że to terytorium zostało oddane innemu krajowi. No ale to jest to, co politycy waszego ugrupowania określali jako onucyzm jeszcze całkiem niedawno. Nigdy takiego sformułowania nie używałem i zawsze byłem po stronie tych, którzy mówili, że trzeba więcej działań w tych relacjach z Ukrainą. Działań, których by zmierzały do tego, że władze ukraińskie nie robiłyby takiego zamieszania jak teraz i nie wypowiadały takich bzdur na temat Polski, pomocy Polski Ukrainie, jak robią to teraz. Byłem zawsze również podczas posiedzeń Rady Ministrów tym ministrem, który wskazywał już w wolnych wnioskach, wszak to nie moja działka, byłbym ministrem edukacji i nauki, a nie ministrem spraw zagranicznych, bądź obrony narodowej, bądź wszystko jedno. W każdym razie ja wielokrotnie mówiłem o tym, że trzeba domagać się w relacjach z Ukrainą także załatwiania naszych interesów. I nie mówię już tu tylko i wyłącznie o tych interesach historycznych. To jest szczególnie ważne i powinniśmy za każdy czołg mieć co najmniej jedną zgodę na odkrycie ciał pomordowanych bestialsko naszych rodaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. No, tu mówimy głównie na Wołyniu teraz, bo tam zostały te ciała. Ale też interesy gospodarcze. Za każdy czołg powinien być jakaś przynajmniej preumowa dotycząca czy odbudowy Ukrainy, czy transportu, czy przewoźników i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tego nie zrobiliśmy. Były różne okoliczności, które to powodowały, ale ja byłem tym, który zawsze podnosił, że powinniśmy to robić. Wtedy usłyszałem, że no ale oni dają daninę krwi. No dają daninę krwi za nasze pieniądze. To myśmy spowodowali, że mogą w ogóle dawać daninę krwi, bo gdyby nie Polska i jej reakcja Mateusza Morawieckiego, prezydenta Dudy i tak dalej, to te 5000 hełmów to byłoby wszystko, co Niemcy by przesłali Ukrainie, licząc na to, że w ciągu tygodnia Rosja tę wojnę tak czy inaczej wygra. Więc naprawdę można było zrobić lepiej i więcej. Mówię to wprost i otwarcie, ale to nie znaczy, że nie można tego zrobić teraz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nowy, zwycięski, powinien te relacje postawić na zupełnie innym poziomie. Ale jeszcze raz powtarzając, przepraszam, dokończę, bo to ważne jest, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał.
relacje, to znaczy absolutnie dalsza pomoc Ukrainie, bo my nie chcemy, jeszcze raz powtarzam, ruskich tanków na granicy w Dorohusku, bo to byłoby śmiertelne zagrożenie dla Polski, pomimo tego, że jesteśmy w NATO. Pan wierzy, że Rosja dąży do zajęcia całego terytorium Ukrainy? Nie mam pojęcia, co sobie myśli w głowie Putin, który jest szaleńcem i w związku z tym wolałbym go trzymać z daleka od polskiej granicy. Pan uważa Władimira Putina za szaleńca? Znaczy człowieka, który jest kompletnie nieracjonalny? Putina. Tak. Oczywiście. Czyli uważa pan, że nie da się w jakiś sposób racjonalnie przeanalizować jego działań, tak? Tak mi się wydaje. Nie ma sensu analizować tego, co mówi. Analiza jest zawsze potrzebna i to, co mówi, musi być analizowane przez nasze służby i nasze władze. Natomiast no, nie można polegać na tym, że da się przewidzieć i ułożyć z Putinem tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce. Nie, to nie jest ten typ przywódcy. Dlatego liczę na to, że Trump, który w tych relacjach jest twardy, rzeczywiście wie, co mówi. Mówią o zakończeniu wojny w ciągu 24 godzin. Jeżeli chodzi o koszty, które ponieśliśmy, to pojawiły się takie szacunki w ostatnim czasie, to w zależności od źródła od 4,6% PKB, mówię o szacunkach sięgających do końca sierpnia tego roku, to Kiloński Instytut Gospodarki Światowej takie wartości podawał. Podawał też około ponad 32 miliardy euro, co się przekłada na około 130 miliardów złotych, wliczając w to pomoc dla uchodźców. Na stronie pana prezydenta pojawiły się nawet chyba trochę większe szacunki, tam było bodajże 4,9% PKB. To są gigantyczne pieniądze. I teraz jest pytanie, czy to powinno tak trwać? Przed nami jest groźba, że Rosjanie wyłączą poprzez ataki dużą część ukraińskiej infrastruktury, w związku z czym grozi nam kolejna fala uchodźców. Chyba można założyć, że ci uchodźcy będą przyjmowani inaczej niż byli w 2022 roku. To pokazują również badania socjologiczne. Takie prowadzone są na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Również pan dr Staniszewski na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi taki projekt cykliczny. Wszystkie te badania pokazują, że rośnie niechęć do obecności ukraińskich uchodźców, przede wszystkim do pomagania ukraińskim uchodźcom, przyznawania im wszystkich korzyści socjalnych, takich samych, jakie mają Polacy. No i tu jest pytanie do pana. Czy pan uważa, że ta pomoc w takiej postaci, na takim poziomie powinna zostać utrzymana, zwłaszcza jeżeli mamy perspektywę, że przyjedzie tutaj powiedzmy kolejne 500 tysięcy Ukraińców? No to po kolei. Rzeczywiście ta niechęć do Ukraińców w Polsce narasta, ale to jest też wina kogoś takiego jak pan Załęski, który opowiada bzdury na temat Polski w mediach i Polacy to słyszą. Więc tu jest apel za pośrednictwem pana kanału do władz ukraińskich. Zastanówcie się, co robicie, bo to wy napędzacie tę niechęć do Ukraińców swoim absurdalnymi tezami dotyczącymi braku naszej pomocy rzekomo. A że ta pomoc jest, to pan redaktor przed momentem powiedział, choćby ta dotycząca przyjmowania uchodźców. Ja nie jestem zwolennikiem natychmiastowego odbierania pomocy uchodźcom ukraińskim w Polsce z jednego powodu. O ile rzeczywiście badania wskazują na to, że narasta niechęć, to nie mamy dzisiaj w Polsce jednak żadnych sygnałów do tego, że mamy jakiekolwiek konflikty na tle narodowościowym z mniejszością ukraińską, jakikolwiek wzrost przestępczości tam, gdzie mamy skupiska Ukraińców, albo radykalny wzrost przestępczości. A zna pan, przepraszam, ten komunikat z czerwcowej narady Komendy Głównej Policji z panem ministrem Siemoniakiem? Nie wiem, czy pan to zauważył. Proszę mi przypomnieć. Tam był komunikat o różnego rodzaju zagrożeniach, które się pojawiają. Między innymi pojawiło się takie dwuakapitowe stwierdzenie, że jednym z największych, jeżeli nie największym w tej chwili zagrożeniem jest przestępczość, tu cytuję, rosyjskojęzyczna. No ja, nie wiem jak pan, odbieram to jako eufemizm mówiący o... Bo Ukraińcy w większości mówią po rosyjsku. Tak. To jest ci, którzy są tutaj, ci, którzy są na Ukrainie. To jest jasne. Natomiast no nie ma takich... No, niech pan sobie wyobrazi, że jest 2 miliony ludzi, którzy przybyli do Polski i którzy zostali pozbawieni tej pomocy, również tej socjalnej. Wtedy mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z potężną przestępczością, a nie tylko z zagrożeniem wypisywanym w dwóch akapitach przez komendanta głównego. Ja się cieszę, że komendant
komendant główny dostrzega również ten problem, no bo jest od tego, żeby dostrzegać ten problem i mu przeciwdziałać. Najlepiej prewencyjnie do tego podchodzić. Natomiast no to nie jest to, co byłoby, gdybyśmy nagle tutaj były 2 miliony ludzi bez jakiejkolwiek pomocy i bez jakiejkolwiek również opieki socjalnej. Albo, no dobrze, ale albo 250 tysięcy dzieci ukraińskich bez szkoły. No dobrze, ale to jak długo to ma trwać? No bo ten argument, którego pan teraz używa, może być używany za każdym razem. Przy każdej kolejnej fali uchodźców ktoś może powiedzieć, no ale nie możemy odebrać, bo wtedy co, ci ludzie zostaną tutaj bez pieniędzy i co dalej? Bez wątpienia przy kolejnej fali uchodźców musi być zdecydowanie większy nacisk na inne kraje europejskie i zdecydowanie większe oczekiwania, a nawet żądanie pomocy w tej sprawie, również pomocy polegającej na tym, że część z tych uchodźców, albo zasadnicza część z tych uchodźców pójdzie do innych krajów, a nie do Polski, bo w Polsce już mamy uchodźców ukraińskich. To są różne działania, które będą musiały być podejmowane, natomiast nie jestem zwolennikiem natychmiastowego odbierania wszystkim, którzy są dzisiaj tych przywilejów, które mają, bo i raz jeszcze powtarzam, bezpieczeństwo jest rzeczą absolutnie kluczową i to bezpieczeństwo wydaje mi się, że zostało w dużej części uratowane dzięki tej pomocy. Wewnętrzne oczywiście, my teraz mówimy o bezpieczeństwie wewnętrznym. Pan prezydent Joe Biden podjął decyzję o zezwoleniu na użycie Ukrainie rakiet ATAK-MS wewnątrz terytorium rosyjskiego. Wiemy już, że takie ataki na cele w okręgu briańskim się odbyły. No właściwie, chociaż nie ma oficjalnego potwierdzenia, to nikt nie zaprzecza, że ta zgoda została wydana. Wiemy też, że została wydana zgoda na przekazywanie Ukrainie min przeciwpiechotnych. Jak pan ocenia te decyzje, bo można by założyć, że zwłaszcza ta pierwsza, czyli dotycząca rakiet ATAK-MS o zasięgu do 300 km, ona może spowodować eskalację, która no oby nie, ale także może zahaczyć o Polskę. Czy to jest dobra decyzja, czy to jest zła decyzja? Zła. Ja nie odmawiam Ukrainie prawa do obrony, bo to jest zupełnie oczywiste. Jest zupełnie oczywiste, że Rosja pogwałciła wszelkie standardy międzynarodowe i prawa i wtargnęła na terytorium Ukrainy. Ukraina ma prawo się bronić i musi to robić. Natomiast trzeba mierzyć siły na zamiary w moim przekonaniu i jestem przekonany, że tego rodzaju działania mogą prowadzić do tego zagrożenia, o którym pan redaktor mówi, do eskalacji. A eskalacja przy różnicy w siłach armii rosyjskiej i ukraińskiej niestety może prowadzić do porażki Ukrainy, a ja jestem, raz jeszcze powtórzę to w tym programie, jestem zwolennikiem zwycięstwa, absolutnie gorącym orędownikiem zwycięstwa Ukrainy, tylko takiego zwycięstwa realnego. Nie sądzę, żeby dzisiaj wmawianie Ukrainie, że można natychmiast użyć wszelkiego rodzaju broni i pokonać Rosję, jest dobrym rozwiązaniem. Przewaga Rosji jest na tyle poważna, że niedocenianie jej sił i wpychanie Ukrainy w jeszcze większy konflikt jest zagrożeniem dla Polski. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Dlatego liczę na to, że w ciągu 24 godzin, jak Trump zostanie prezydentem, to będzie to zawieszenie broni, a później niech politycy ustalają choćby przez następne 10 lat traktat pokojowy, który będzie prowadził do ostatecznego rozstrzygnięcia, gdzie ta granica ostatecznie będzie. Mam nadzieję, że tam, gdzie była przed rozpoczęciem wojny. Ale są takie sytuacje na świecie, w których zawieszenie broni jest już kilkadziesiąt lat i stan wojny jest. Natomiast ludzie nie giną. Chodzi o to, żeby ludzie przestali ginąć, a przede wszystkim, żeby to nie eskalowało na tyle, że zagrozi nam, bo tu się liczy przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o nasze władze. Użył pan sformułowania realne zwycięstwo w odniesieniu do Ukrainy. Co to by było, pańskim zdaniem, realne zwycięstwo? Realne zwycięstwo Ukrainy, również w kontekście interesów państwa polskiego, albo przede wszystkim w kontekście interesów państwa polskiego, to jest zawieszenie broni, zaprzestanie działań wojennych, doprowadzenie do sytuacji, w której ludzie nie będą się bać, w której ludzie nie będą zabijani na Ukrainie, bo wtedy Ukraina będzie się w ogóle mogła rozwijać. Dzisiaj Ukraina nie ma możliwości rozwijania się i każdy Ukrainiec to widzi. Państwo ukraińskie, które jest cały czas pod bombami, nie ma możliwości rozwijania się. Tam jest ciągły strach, tam jest ciągła niepewność, tam jest ciągłe realne zagrożenie życia w każdej godzinie. Jak to państwo ma się rozwijać? Jak ma być niepodległe i suwerenne? Jak ma być w związku z tym dla nas prawdziwym buforem przed Rosją? No, mówię o realnym zwycięstwie, to znaczy zawieszeniu działań zbrojnych, a nie eskalowaniu konfliktu, który niestety może prowadzić do potężnego zagrożenia dla Polski. Wracając do wyborów prezydenckich, w sobotę Koalicja Obywatelska ma ogłosić wyniki swoich prawyborów. Kogo by pan, gdyby pan został kandydatem na prezydenta ze strony PiS, kogo by pan wolał widzieć naprzeciwko siebie? Czy pana Sikorskiego, czy pana Trzaskowskiego? Tak z czysto taktycznego punktu widzenia. Wszystko jest jedno mi.
I myślę, że każdemu kandydatowi, który będzie ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, jest wszystko jedno, kto to będzie z drugiej strony, czy to będzie Sikorski, czy Trzaskowski. Ale przecież jeden, to są różne osoby, oni mają różne charaktery, różne życiorysy polityczne. Oczywiście. I inne również wady, które można wykorzystywać w kampanii wyborczej. A nie mają Trzaskowski, zalet? Trzaskowski, ale my mówimy z punktu widzenia oczywiście naszej walki wyborczej. Będziemy wtedy oczywiście mówić nie o zaletach Trzaskowskiego, że mówi, nie wiem, biegle po francusku, tylko... Ale to zaleta jednak. No, oczywiście, że zaleta, no to jest jasne. No, ja na przykład po włosku mówię biegle, tak, jako ten drugi język. Natomiast będziemy oczywiście pokazywać, kim on rzeczywiście jest i jakie jest zagrożenie z jego strony dla państwa polskiego. Trzaskowski jest kandydatem skrajnie lewicowym. To jest taka Kamala Harris w wyborach w Polsce. Ale nie jego... śmieje się tak jak Kamala Harris, to musi być. Nie, no to oczywiście jest, no, brzydszy jest od niej też, nie? Natomiast... To już, wie pan, co kto lubi, no. Oczywiście, no ja lubię jednak kobiety. I bardzo lubię ładne kobiety również i z ładnym uśmiechem. Myślę, że jak wszyscy. Zostawmy ten temat. Żona będzie oglądać. Natomiast... Pozdrawiam cię, kochanie, to tak wciągnął mnie pan redaktor w takie gadki. Ale jeśli chodzi o jego poglądy i światopogląd, no to jest Kamala Harris. No, to jest człowiek, który podpisał tą deklarację LGBT. Człowiek, który wprowadzał zarządzenie o zdejmowaniu krzyży w szkołach warszawskich. Człowiek, który prowadzi tak, a nie inaczej szkoły warszawskie, wprowadzając absolutnie ideologię lewicową i nawet lewacką. Więc to jest jego charakterystyka. Mówię tak ogólnie, przecież nie będę teraz w całości opowiadał. Sikorski natomiast, no to jest człowiek, który w sytuacji, kiedy my musimy liczyć na najlepszego, największego naszego sojusznika w NATO, Stany Zjednoczone, i musimy mieć ścisły sojusz, rozwijający się po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo państwu polskiemu i mieszkańcom państwa polskiego, no to Sikorski jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z jego żoną, która znieważała całkiem niedawno prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta państwa, które jest gwarantem, na ile się da być gwarantem oczywiście, naszego bezpieczeństwa, no to jest szaleństwo. Jeden i drugi ma takie wady, które mogą być bardzo łatwo przez nas wykorzystane w kampanii wyborczej przy naszej oczywiście ciężkiej pracy i odpowiedniej taktyce. A czy pan potrafiłby wskazać z tych dwóch kandydatów, zakładając, że któryś z nich wygrywa wybory, tego, który byłby pańskim zdaniem mniejszym złem? Dla obywatela, nawet nie dla polityka PiS, ale dla obywatela o konserwatywnych poglądach. Być może Sikorski w jakimś zakresie, ale to trudno pocenić. Gdyby został pan prezydentem, albo nawet niekoniecznie, bo pytanie właściwie jest ogólne. Jest deklaracja państwa słowackiego, że nie zamierza przynajmniej na razie wdrażać do swojego prawodawstwa założeń systemu ETS2. To jest, przypomnę, system, który ma oznaczać handel emisjami, rozszerzony na transport, czyli cena wszystkich paliw idzie w górę, również na ogrzewanie budynków. Ma to wejść w życie od stycznia 2027 roku, czyli już bardzo niedługo. Co by pan zrobił, co by pan sugerował, co Polska może w tej sprawie zrobić? Jak powinna się pańskim zdaniem zachować? Możemy nawet założyć, że w wyniku zmian politycznych dochodzi do władzy ponownie Prawo i Sprawiedliwość. Co by należało w tej sprawie zrobić? To co Słowacja. Przecież to jest szaleństwo. To jest czyste szaleństwo, które doprowadzi do ruiny nasze gospodarstwo domowe, doprowadzi do koszmarnych cen w ogóle wszystkiego, nie tylko energii. To jest szaleństwo, które będzie prowadziło do zubożenia naszego społeczeństwa i z czego się trzeba wycofać, podszyte wyłącznie ideologią lewicową. Ja jestem absolutnie zwolennikiem ochrony środowiska i bardzo lubię, jak jest czysto i bardzo lubię, jak nie kopci się. Bardzo lubię, jak ludzie zwracają uwagę na ochronę środowiska i słusznie to robią. Natomiast no nie można tego szaleństwa lewicowego, europejskiego wdrażać bezkrytycznie, bo my jesteśmy od tego, jako władze Rzeczypospolitej Polskiej, żeby przede wszystkim zapewniać dobrobyt, na ile to się da, mieszkańcom państwa polskiego, obywatelom państwa polskiego. Więc kierunek słowacki jest absolutnie kierunkiem, który powinniśmy my też podjąć. Nie będę teraz mówił tutaj u pana redaktora w studio, jak to należy zrobić, jakimi metodami, czy wprost deklaracją taką,
jak Słowacja, czy może jeszcze przystąpić do negocjacji z tymi, z którymi możemy być w jakikolwiek sojuszu, czy to jest w ogóle możliwe, żeby z tymi ludźmi, którzy dzisiaj rządzą Unią Europejską, negocjować, no, ale na pewno musimy chronić społeczeństwo polskie przed tego rodzaju rozwiązaniami, bo będą one prowadziły do zubożenia państwa polskiego, a nic nie dają w środowisku, bo jesteśmy takim malutkim orzeszkiem na mapie świata, a wokół nas są ludzie, którzy przecież tego nie będą robić. No, widziałem dopiero co, tak nawiasem mówiąc, dłuższą nitkę na portalu X, którą stworzył pan premier Mateusz Morawiecki, który tam pisze, że on zawsze był przeciwnikiem Zielonego Ładu i próbuje dowodzić, że tak było. No, został dosyć, powiem szczerze, brutalnie potraktowany przez komentujących. Czy pan uważa, że wasz rząd nie ma sobie tutaj nic do zarzucenia? Bo wokół tego jest duży spór jednak. Konfederacja między innymi wam wytyka, no głównie tutaj rzeczywiście panu premierowi Morawieckiemu, że tak naprawdę to on Polskę wprowadził na ścieżkę tej katastrofy związanej z polityką klimatyczną. Że w tym jednym momencie, kiedy można było, to nie zawetował tego, krótko mówiąc, bo nigdy nie było żadnego dokumentu, nigdy nie ma żadnego głosowania, w którym by europosłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowaliby z jakimikolwiek rozwiązaniami będącymi częścią tego Zielonego Ładu. Zawsze byliśmy przeciwko, to jest zupełnie jasne. Natomiast był ten jeden szczyt, prawda, kiedy grudzień 2020. Kiedy wyznaczał kierunki dalszej polityki i wtedy rzeczywiście nie było tego weta. Dlaczego go nie było? Bo nie tym jednym tylko się kierowaliśmy. Też nie odpowiadam za swoją działkę. Ja wtedy jeszcze, znaczy byłem już ministrem edukacji, natomiast nie byłem ministrem spraw zagranicznych, ani do spraw europejskich, ani premierem tym bardziej. Natomiast jesteśmy cały czas poddawani szantażom ze strony Unii Europejskiej i trzeba było zawsze ważyć decyzje, które się podejmowały tam na szczytach, które były decyzjami gdzieś połączonymi. No, można sobie wyobrazić wstrzymanie środków finansowych dla Polski w taki czy inny sposób, nie wiem, dla rolnictwa, płatności bezpośrednie, a takie szantaże towarzyszyły nam cały czas. Czy to był błąd? To teraz można to oceniać z perspektywy czasu. Tak, można by było być, że tak powiem, bardziej stanowczym w tych relacjach z Unią Europejską, także wtedy w grudniu 2020 roku. Ale prawdą jest to, co pisze pan premier Mateusz Morawiecki, że my nigdy za tym Zielonym Ładem nie byliśmy. My zawsze głosowaliśmy już w tych konkretnych rozstrzygnięciach przeciwko Zielonemu Ładowi. Nie ma ani jednej decyzji, która byłaby przez nas podpisana. W następnej perspektywie finansowej Polska już formalnie stanie się płatnikiem netto. To jest nieuniknione. Tak. Mówię formalnie, tak. Dlatego że oczywiście jeśli chodzi o rozrachunki, korzyści i strat, to są eksperci, publicyści, którzy twierdzą, że już jesteśmy płatnikiem netto. Czy w związku z tym, pańskim zdaniem, powinna się w Polsce rozpocząć debata o polexicie? Ja nie mówię, czy powinniśmy wyjść z Unii. Mówię o tym, czy powinna się rozpocząć debata na ten temat. Nie. Jeśli chodzi o polexit, debata na temat naszej obecności w Unii Europejskiej i sposobu zabezpieczenia interesów państwa polskiego w Unii Europejskiej musi być. Natomiast nie jestem zwolennikiem w ogóle debatowania o polexicie z tego jednego powodu, że Unia Europejska tak czy inaczej pomyślana była jako formuła pokoju, jako formuła pokoju sprawdziła się w Europie przez te ostatnie kilkadziesiąt lat. Jest nam potrzebna, natomiast my musimy zmienić nasz sposób postępowania w Unii Europejskiej i naszą wizję Polski w Unii Europejskiej. To, co nam zostało wmówione do głów, że my musimy być wiarygodni dla naszych unijnych partnerów, że liczy się przede wszystkim interes europejski, jako mamy kraj. Nie. Unia Europejska to jest poligon, na którym ścierają się interesy poszczególnych państw. Jak władze polskie nie rozumieją, że trzeba dbać przede wszystkim o interesy państwa polskiego w Unii Europejskiej, a nie o interesy Unii Europejskiej, no to rzeczywiście tu musi być przedmiotem dyskusji. Polexit nie. Nie jestem zwolennikiem wychodzenia z Unii Europejskiej. Jestem zwolennikiem zawierania sojuszy, które mogą być zawierane z niektórymi przynajmniej dzisiaj politykami. Na przykład z Węgrami, z Wiktorem Orbanem. Na przykład z Włochami też, to jest duży kraj. Niestety na pasku Banku Europejskiego ich nieszczęście polega na tym, że choćby chcieli też zmieniać swoją sytuację. Ale tak pan się prześlizgnął nad tym Orbanem tak gładko. Ale Orban jest oczywisty, no w tym sensie, że Orban jest po tej stronie, polityków, którzy chcieliby zmienić sytuację w Unii Europejskiej. To jest zupełnie jasne. Nie mówimy teraz o jego polityce rosyjskiej, czy prorosyjskiej, czy polityce prowęgierskiej, ja bym powiedział. Tak, prowęgierskiej względem Rosji, powiedziałbym tak. Ale prowęgierskiej względem Rosji. To jest inna kwestia. Możemy mieć różnicę zdań. O tym też rozmawiałem z moimi przyjaciółmi w Budapeszcie, politykami.
ze szczytów polityki węgierskiej. Natomiast co do ułożenia naszych relacji z Unią Europejską i naszej obecności w Unii Europejskiej dla interesów naszych państw, naszych narodów, to tak, to Viktor Orban jest naszym sojusznikiem. Ja się tego nie wstydzę. Wręcz cieszę się, że jest naszym sojusznikiem. Ale mówię też o tych Włochach, bo ci Włosi naprawdę są do wykorzystania w tej całej walce. Problem polega na tym, że są na lejcach, bo są w strefie euro i to jest też dla nas... No, my jesteśmy z kolei w pewnym sensie, jak pan powiedział, na lejcach czy na wodzach związanych z KPO, ale przypomnę, że KPO to przecież znów rząd Prawa i Sprawiedliwości. Taka ciekawa rzecz akurat dzisiaj, czyli w dniu, kiedy rozmawiamy, pojawiła się informacja, że rząd pana Donalda Tuska naprawia wasz błąd, którym było zawarcie na liście kamieni milowych pełnego ozusowania umów cywilnoprawnych. Teraz już pojawiła się deklaracja, że rząd pana premiera Tuska nie zamierza tego wprowadzić i zakomunikował to, czy zakomunikuje to jednoznacznie Brukseli. Przypomnę, że do dzisiaj nie wiadomo, kto w waszym rządzie zdecydował o tym, że taki punkt tam się znajdzie. No więc mówi pan tutaj o Włoszech, ale wydaje mi się, że to jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości dosyć mocno uzależnił Polskę również od finansowych wpływów Brukseli. Powtarzam raz jeszcze, były różne okoliczności wówczas, kiedy nie byliśmy jeszcze tym płatnikiem netto, albo nie wprost byliśmy płatnikiem netto. Sytuacja, w której nasz budżet był zdecydowanie mniejszy niż dzisiaj, ta ilość środków finansowych, które spływały z Europy do Polski, była przedmiotem szantażu z tamtej strony, więc nie chcę... Nie chcę usprawiedliwiać, ale jest to rodzaj usprawiedliwienia tych, którzy podpisywali kamienie milowe. Do końca też nie wiem kto. Nie była to moja działka. Proszę pytać pana premiera Mateusza Morawieckiego o to. Ja w ten temat wchodzić po prostu nie będę. No ale przyznam pan, że to jest trochę głupia sytuacja, kiedy rząd pana Donalda Tuska mówi ludziom pracującym na umowach cywilnoprawnych, to my ratujemy was teraz przed dodatkowym obciążeniem składkowym, które wam chciał załatwić PiS. PiS nie załatwia dodatkowego obciążenia składkowego i pewnie by tego też nie zrobił. Dobrze, że pan premier Tusk też tego nie chce zrobić. Czy pan uważa, że polexit, bo powiedział pan, że nie chce pan debaty o polexicie. Czy uważa pan, że polexit powinien być kompletnie wykluczony? Bo pojawia się taki argument, że polexit może być używany jako nasz argument przeciwko Unii Europejskiej, tam gdzie ona chce nas przydusić, ponieważ to my też jesteśmy ważni dla naszych partnerów europejskich, więc jeżeli rozważalibyśmy czysto teoretycznie ten wariant, to wywiera to na nich również presję. A też przypomnę, że był kierunek zupełnie przeciwny, kiedy to pan prezydent Andrzej Duda chciał konsultować w referendum konstytucyjnym, konsultacyjnym wpisanie członkostwa w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji. Ja bym tego nie robił, jeśli chodzi o zmiany w konstytucji. Są inne obszary konstytucji, które należy zmienić, choćby system rządów, który jest absolutnie jakiś pomieszany w Polsce z takiego, a nie innego pisania powodu, czy drogi do napisania tej konstytucji przeciwko Wałęsie pod Kwaśniewskiego. Zostawmy tam ten temat. Natomiast w kontekście tym, o którym pan mówi, otwieranie samej debaty, nie wiem, może nie ogólnospołecznej, ale choćby naukowej czy politycznej w jakimś zakresie jako element nacisku na władze w Brukseli dotyczące naszego lepszego ulokowania naszych interesów. No tak, to bym dopuścił. No to na koniec ostatnie pytanie. Poznamy w końcu w ciągu najbliższych dni kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Jest taka szansa? Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dni będziemy mieli już tego kandydata. Mi też na tym zależy, bo jak jeżdżę na spotkania, chciałbym już jechać z jakimś kandydatem na sztandarach, a nie z potencjalnym. A ewentualnie z własnym wizerunkiem na tym sztandarze. Nie wykluczam tego oczywiście, bo przecież to też powiedziałem panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jeżeli im wyjdzie w tych badaniach, że mam być ja, no to oczywiście rękawice podejmę. Natomiast niech już będzie ten kandydat. Bardzo dziękuję, panie pośle. Moim gościem w programie Warzecha Kontra był pan Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i były minister edukacji. Dziękuję, kłaniam się państwu. Łukasz Warzecha, Warzecha Kontra. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Do zobaczenia.